Cześć wszystkim! Dzisiaj, jak już pewnie przeczytaliście w tytule i w opisie, będziemy pokazywać cały nasz sprzęt z Equesta. Dużo osób nas o to prosiło, i mnie, i Julkę, i naraz wszystkie, więc postanowiłyśmy, że to zrobimy. Jak widzicie, jesteśmy full profeska. Zapraszamy do prezentacji. No dobrze, więc pierwszą rzeczą, którą zaprezentujemy, będą koszulki, bo już mamy je na sobie i bez sensu was trzymać w niepewności. Niezbyt. No to są koszulki z Equesta. Niedawno weszły, a w zasadzie na początku wakacji. I są to koszulki z takiej tkaniny, która jakby, nie wiem, przechodzi przez nią powietrze czy coś takiego. I faktycznie ja się nie pocę. Nie wiem jak Julka, ja w tym się nie pocę. Mniej. Są to koszulki polo, więc full klasyka, elegancja. Profeska, jechałyśmy w tym kadrze. Tak, tak było. Jeszcze mają takie fajne coś na plecach. Pokaż, co masz na plecach. Yes! Tak, teraz wyglądamy odrobinę jak sklepikarki Equesta. Jednak jak jesteśmy na treningach oddzielnie, albo zdjęcia są po prostu robione, to tego aż tak nie widać. Postanowiłyśmy podtrzymać was w niepewności i zaczniemy od, ja to tak nazwałam, do perel, a potem przejdziemy do czapraków, chociaż jeden już tu widzicie, no ale... Dobrze wiemy, że czekacie na czapraki. Aha. Pierwszą rzeczą, którą mamy pod rękoma, podnieśmy ją razem. Podkładka. Jest to podkładka Equesta i jest filmik na jej temat, prezentacja podkładki Equest. Możecie wejść na kanał i powiem wam tyle, że przez moją trenerkę, która ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o różne podkładki, została zatwierdzona, powiedziała, że jest dobra, bardzo dobra, że można w niej jeździć. Następna rzecz, idąc od dołu konia, poszliśmy od góry, teraz idziemy do dołu konia, to są popularne w ostatnim czasie podkładki pod wiki. Tak, jak wiemy, owijki bez podkładek nie mają praktycznie żadnej funkcji, oprócz estetycznej i wszyscy powinni to wiedzieć, więc jeśli chcemy faktycznie chronić nogi konia, to podkładki są niezbędnikiem. I jedziemy dalej, jak już są podkładki pod owijki, to mamy również owijki. Są to owijki polarowe i jest to dokładnie kolekcja pastel. Kolor navy blue. Kolejnym przedmiotem, w sumie raczej gadżetem, są bransoletki, które możecie dostać przy dużym zamówieniu bądź kupić za 10 zł. Są to bransoletki silikonowe z napisem I love horses oraz Equest. Kolejną rzeczułką będzie kantar z kolekcji limitowanej i jest to wzór Hexa. Poczekajcie, muszę się odnaleźć. Mamy kantar Hexa z kolekcji limitowanej. Hexa generalnie to był wzór, do którego byłyśmy najmniej przekonane na początku i byłyśmy takie sceptycznie nastawione. Tak, nie? To nie nasz klimat. Nie nasz klimat, ale faktycznie jak przyszedł, już zobaczyłyśmy te rzeczy na koniu, to jest to takie rozjaśnione, świetliste. Na czarnym koniu wygląda tak. Sobie. Na jasnym nie próbowałyśmy, ale no, tak się prezentuje. No moim zdaniem bardzo ładny. Trzymając się w klimacie kantarów, ten, który jest kradł moje serce. Navy Dots? Navy Dots chyba po prostu. A, no. Nie, Navy Dots, bo był już inny. No. Ten sam wzór, ale inny kolor. Regulacja w obu miejscach. No, takie same. Tylko, że inny. Ale inny. Jak dzieci. Tak, ja mam taki sam, tylko, że inny. I kantar numer 3, czyli mamy wszystkie z limitowanej kolekcji i jest to Flowers. Flowers. Aż mi się przypomniała taka anegdotka, jak w podstawówce byłam takim dowcipnisiem. Oj. I mój kolega, pani zapytała go, co to znaczy flower. I chodziło o mąkę, bo właśnie było coś tam o gotowaniu temat. No i ja mu tak podpowiedziałam, taka śmieszek gdy mi był, kwiatki, kwiatki! No i on powiedział kwiatki i szkoda gadać. Taka jest miła. I jeszcze kolejną rzeczą jest worek. O tak, worki Equesta to jest w ogóle super rzecz, ponieważ są grube, są praktycznie niezniszczalne, no ciężko coś z nimi zrobić. Też nurki też są wytrzymałe, fajne. Nosi ten worek moja mama. Klimat limitowanej kolekcji, to co widzicie przez cały początek tego filmu. Flower. Mąka. VS. Pewnie wszechstronny.
I taki fun fact, ten czapek i wszystkie inne z nowej limitowanej kolekcji są o 5 mm cieńsze. Tak, bo jest to kolekcja wakacyjna, więc została odchudzona. I czaprak, który pierwotnie wybrała Julka. Kropeczki, Navy Dots. I tak, ja bardziej mi się spodobały kwiaty osobiście i na peronie lepiej wyglądają kwiaty. Na Etnie lepiej wyglądają kropki moim wszystko zdaniem. Wszystko się zgadza. Więc pasuje, wszystko jest git. Podobają mi się, ale na peronie on jest za ciemny na takie rzeczy. I trzeci czapek z limitowanej lipcowej kolekcji, model Hexa, yes. Również przekstępny. Prezentuje się tak. I rzecz kolejna, czyli czaprak jeszcze z tej starej wersji, bez tych pasków do przystóp. I jest to czaprak w kolorze jasnym, szarym. Jeden z pierwszych moich czapraków Equesta, mam do niego sentyment. I ten sam kolor, jasny szary w wersji przekstępnej. Takim fun faktem jest, że to jest jedyny czaprak Equesta, który sobie kupiłam. I to też było na początku współpracy Gazeli, kiedy jeszcze ja nie współpracowałam z marką. I tak mi się spodobał, że wzięłam. I przechodzimy do kolejnego, czyli grafitowy, również z tej starej wersji bez pasków. I grafitowy również bardzo mi się podoba. Generalnie to moim zdaniem te szarości to są jedne z najlepszych właśnie w kolekcji pierwszej Melange. Chociaż też podoba mi się ten niebieski i polowałam na niego. Generalnie struktura z kolorów właśnie kolekcji Melange wyróżniła Equesta, ponieważ to nie jest taki typowy kolor płaski, tylko tak jakby nie wiem jak to nazwać, trochę jeans, trochę... Ale to było coś, czego na polskim rynku jeszcze wtedy nie było i sprzedało. Tak. Iście świnkowy kolor, kto mnie obserwuje, tym wie, że jest na świni. Piękny pastel pink z kolekcji Pastel. I to jest już inny materiał, ten jest kredkowy i jest wodoodporny. I tu już mamy paski do przystóp. Przyszyte generalnie przez moją ciocię. Jedziemy dalej! Czyli czaprak z kolekcji Pastel. Military. Militarny kolor, jakby ktoś nie zrozumiał mojego angielskiego akcentu. I jest to czaprak generalnie Julki, chociaż u nas to bywa tak, że niby te czapraki są nasze, ale i tak używamy je razem, więc tak. I trzeci czapek, również z kolekcji Pastel, Navy? Albo Navy Blue. Navy Blue. Kuletkowy materiał, paski do przystóp i wszystko się zgadza. Pasuje do naszych koszulek. Tak, uwielbiam w ogóle jeździć w tym zestawie. I to by było chyba na tyle, prawda? Mamy jeszcze naklejki, chociaż nie wiem, czy one są do kupienia, czy jakoś do zdobycia. Już te naklejki użyłyśmy, rozkleiłyśmy po zeszytach, także są użyte. I z naszej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że nasz film Wam się spodobał. I teraz challenge. Kto pierwszy obliczy, ile to jest pieniędzy? Zapraszamy. Kto pierwszy oszacuje, ten dostanie komentarz, gratulacje. Fajna nagroda, wiem. Uścisk dłoni prezesa. Uścisk dłoni... A nie ma, nie ma! Dwóch! Dopiero jak wygracie? Zapraszamy do konkursu, więc czekajcie na... I do zobaczenia.